No dobra, mamy skrzynkę łączącą. Służy ona do łączenia źródeł energii. Mamy wyjście jedno i drugie. Nie podłączycie tutaj niczego innego do tej kosteczki, jak prądu ze źródeł zasilania, czyli wiatraki, mały generator, solar, jak i też również baterie. I wyjście, prąd na wyjściu jest sumujący się z obydwu wejść. Później będą inne rzeczy i zobaczycie, że tylko ta kostka jest używana do sumowania rzeczy. Dobra, następną. Jeśli coś mówię niejasne, to proszę mi powiedzieć, że coś jest nie tak. Dobra, następna kostka. Rozgałęźnik. Rozgałęźnik służy, jak sama nazwa wskazuje, do rozgałęziania napięcia. Z tą różnicą, gdy wejdziemy do ustalania w środku rozgałęźnika, to możemy ustalić moc, która będzie wychodziła z lewego tutaj wyjścia. Ja tu sobie podłączę prąd do niego. I tak, lewe wyjście mamy 2, ponieważ mamy 2 ustawioną w środku rozgałęźnika. Damy 25, będzie wychodziło 25 na lewym, a na prawym wyjściu, czyli power out, będzie wychodziło całe pozostałe napięcie, które nie jest przydzielone do tego wyjścia. No możesz bo... powiedzieć, że na tym etapie ta lewa, czyli ta, którą się definiuje, to jest priorytet dla tej kostki. Ona w pierwszej kolejności zapewni te 25 na lewo, a to, co zostaje, to zostaje cokolwiek, co jest pozostałe, ale zawsze priorytetem będzie ta lewa. Zgadza się. A mogę tylko? A damy radę to zrobić na angielski? Bo część osób, właściwie większość, ma po angielsku i dla mnie to jest root branch itp., a nie jakiś rozgałęźnik. Niech mówi po polsku, tak jak mu lepiej. To widzisz po angielsku. Każdy widzi. Ma po angielsku. Nie, ma po polsku grę całą. Dobra, to będę mówił też po angielsku. Faktycznie. Rozgałęźnik po polsku, a po angielsku to jest branch. Tak? Branch? Elektryka branch. Tak, branch. Tak. Dobra. Następną kosteczką jest komórka pamięci, na angielski memory cell. I to jest już taka bardziej zaawansowana rzecz. Damy sobie do niej napięcie. I mamy 2 wyjścia z niej, 1 wejście i 3 boczne wejścia. Teraz tak, dwa wyjścia. Inverted output, czyli wyjście zamienne, i output, czyli wyjście, drugie wyjście. I to jest można przyrównać do na przykład w kolei do takiej zwrotnicy. Jak jedzie pociąg i chcemy go sterować na jakieś konkretne tory, to właśnie to jest do tego służy, że możemy nakierować prąd na któreś z tych wyjść. Do tego służą te tutaj wejścia. Wejście set, gdy podłączymy do niego napięcie, zrobi tak, że prąd będzie wychodził tylko tym wyjściem, output. Łatwo sobie skojarzyć, że to pierwsze, te są najbliżej siebie, czyli to kontroluje to wyjście. Potem jest wyjście reset. I ono kontroluje, jeśli damy tu napięcie, ono spowoduje, że komórka przełączy wysyłanie prądu na to wyjście. Jest. Może jeszcze zrobimy dla testu światełka. To do lewego, to do prawego. I teraz prąd wysyłany jest z tego wyjścia na to światełko. I chciałbym teraz przełączyć się, żeby prąd wysyłany był na to drugie światełko. Jest naprawdę. Jest jeszcze trzecie wyjście, to jest wejście, toggle. I ono... to jest przełączanie się pomiędzy. Jeśli jest lewe, jeśli prąd jest wysyłany lewym wyjściem, to damy tu napięcie, to przełączy się na prawe. Jeśli jest prawym wyjściem wysyłane napięcie, to wejście toggle przełączy na to wyjście prądu.
Może trochę tak, mi się język przeplątał. Czyli za każdym razem, kiedy dostanie napięcie, przeskakuje między outputami, czyli wyjściami. No, dokładnie. Następną kosteczką jest przełącznik RAND, po angielsku nie pamiętam. RAND switch? RAND switch. RAND switch. I... This means random, to znaczy random. Aha, no dobra. I ta kosteczka za bardzo nie ma użycia w elektryce oprócz jakichś zabaw, ponieważ ta kosteczka jest... Wyjście z niej jest określane randomowo, ustalane. Gdy zapodamy napięcie do wejścia set, ona randomowo, czyli losowo ustala, czy ona się odblokuje i prześle prąd do tego światełka, bądź też nie. Teraz losowo ustaliła, że ona się zablokuje. Tam jeszcze... Nie, to muszę zresetować, przepraszam. Zrób sobie na switchu, będzie ci łatwiej. O, dobra. I teraz ona wysyła prąd. Damy jeszcze raz. Napięcie do wejścia z set. I ona dalej jest blokowana. No, to raczej służy do jakiejś ruletki, coś wtedy, taki zabaw, bo raczej niepotrzebna jest rzecz, która losowo wybiera to, czy zadziała, czy nie zadziała. Następną kostką jest blokada. Blokada służy jak po angielsku bloker, tak? Bloker, tak, tak, tak. I służy do, jak sama nazwa wskazuje, do zablokowania przesyłu prądu przez nią. Wtedy, kiedy do wejścia block pass-through damy napięcie. Podłączę ją sobie do światełka. I teraz, kiedy nie ma napięcia w tym bocznym wejściu, ona przesyła przez siebie prąd. Kiedy damy napięcie na boczne wejście, ona się blokuje. No, od razu mogę powiedzieć, że to jest dzięki temu układowi świeci nam światło tylko w nocy w bazie. Bo zdajemy sobie z solar panelu wejście, które sprawdza, czy jest napięcie, czy nie ma. Jak zanika napięcie, nie ma blokady i mamy oświetlenie w bazie. Jak jest napięcie, czy jest dzień, czy światło jest niepotrzebne i światła się wyłączają w ciągu dnia. No, fajnie. Dobra, następna rzecz. Splitter, czyli rozdzielacz. Splitter rozdziela nam energię w zależności, ile jest używanych aktualnie wyjść. Mamy trzy wyjścia. Wchodzi do niego 80 energii. Jedna jednostka jest konsumowana do działania rozdzielacza. Może damy sobie 91, żeby było ładnie rozdzielone. 91 wchodzi, jedna jednostka jest konsumowana i na wyjścia jest dawane teraz, no nie jest aktywne żadne wyjście, ale to dobra. Dam trzy komponenty. Użyję jednego wyjścia z rozdzielacza i na tym wyjściu on daje całą energię, która do niego wchodzi. No te 90, tak? Czyli to 90 jest przesyłane do tego komponentu. Jeśli będę używał dwa sloty z rozdzielacza, te 90 jest dzielone na dwa, ponieważ dwa sloty są używane. Czyli 45 jednostek do jednego i do drugiego. Kiedy już podłączę trzeci slot, to 90 jednostek jest dzielone przez 3, ponieważ 3 sloty są w użyciu. Kiedy stosujemy rozgałęźnik, czyli branża, a kiedy stosujemy rozdzielacz? Rozdzielacz, no sami widzicie, że dzieli energię tyle, ile jest używanych slotów.
a rozgałęźnik jest bardziej precyzyjny, ponieważ możemy w środku niego ustalić, jaką energię konkretnie chcemy wysyłać na jakiś układ, bądź akurat tą linią napięcia. No dobra. Coś, Czarny, dodajesz? No, na tym etapie, że ja robiłem i tym sposobem, i na splitterach, na tych, co rozdzielają na trzy, jesteśmy w stanie więcej zaoszczędzić energii, bo każdy elektryczny komponent w grze konsumuje energię, ten rozdzielający. I wszystkie te, oprócz Xor Switcha, dlatego Xor Switcha mi przedłużamy sobie trasy elektryczne, ale branch też konsumuje energię przy pracy i przez to opłaca się robić kombinację branchy i splitterów, bo splitter to jedno konsumuje i rozdziela od razu na trzy, więc przy niskiej konsumpcji mamy od razu na przykład trzy turety podłączone, nie? Więc to jest opłacalne bardziej niż na samych branchach, aczkolwiek jeśli są układy mieszane, czyli takie, które wymagają różnej wartości energii, to wtedy na splitterach jest to ciężko zrobić i raczej robi się na branchach. Hulk? No ja właśnie, ja to samo chciałem powiedzieć co Czarny. No ja okay. Też. Ja też. Okej. Okay. Jedziemy dalej. Mamy przełączniki, switche. Jeden to jest, no na pewno to jestem, to już zaznajomieni jesteście bardzo dobrze. Jest zwykły switch i jest switch, jest smart switch, tak? Czyli podłączany sobie do aplikacji, do telefonu. Mamy do nich boczne wejścia, switch on i switch off. I w zwykłym przełączniku też, ale nie rekomenduję użycia tego, ponieważ to jest zbugowane, ponieważ dam sobie energię i normalnie mamy tutaj wejście input, czyli tu wchodzi napięcie i wyjście output, którą przesyłamy sobie dalej energię. Jak jest przełącznik włączony, to wiadomo, prześle energię. Te wyjścia tutaj można powiedzieć, że sterują z switchem, tak? Czyli to wejście, jeśli damy tutaj napięcie, sprawi, że switch wymusi włączenie się przełącznika. Jeśli damy napięcie do switch off, analogicznie do wyłączy, zmusi przełącznik do wyłączenia się. A zbugowane to jest, ponieważ gdy damy napięcie do switch off, to switch zamiast brać napięcie stąd, się nie włączył, zamiast brać napięcie z electric input, zacznie brać napięcie z tego switch on. Nie wiem, face punch chyba nie umie tego naprawić. No to jest głupie. Bo to teoretycznie powinno działać jak w rzeczywistości, po prostu rozłącznik główny, który ma styk pomocniczy. I ten styk pomocniczy tylko jest po to, żeby nim sterować, a nie po to, żeby z główną energię przyszło. Widzicie, w tym momencie zgasły obie lampki na switchu. On jest zbugowany. Jedyną metodą, żeby go naprawić w tym momencie, bo nie będzie mu działał ani on, ani off, będzie się bugowało całkowicie. Jedyną metodą jest podłączenie wszystkiego od nowa kabli puszczenia, żeby go odbugować. Także tych się bocznych nie używa, to jest dziadostwo. Dokładnie. No właśnie. No to teraz mamy licznik, czyli counter. Licznik służy do ustalania wartości, jak pokazywania wartości, jaka przez niego aktualnie przechodzi. No jedynka jest pokazywana, no to zajebiście, to też fajnie działa. Nie, teraz działa, dobra, 90. Mamy na wejściu 90 i na wyjściu 89, bo jedna jednostka jest konsumowana. Mamy wejścia boczne, increment counter, decrement counter i clear counter, czyli increment counter sprawia, że jak mamy licznik do pokazywania, do naliczania, powiedzmy, Czarny, weź mnie tutaj wspomóż, bo nie mogę sklecić zdania. Jeśli damy napięcie do bocznego wejścia,
wzrośnie liczba aktualnie pokazywana na liczniku. Jeśli jeszcze raz damy znów napięcie do increment counter, czyli wzrost wartości, licznik będzie dalej nabijał, zwiększał liczbę, tak? Czyli 1, 2, 3, 4, 5 i tam w nieskończoność. Jeśli damy napięcie do zmniejszenia wartości pokazywanej, liczba się zmniejszy. A wejście clear counter służy do zresetowania do wartości 0 pokazywanej liczby. Można to wykorzystywać na przykład do zbudowania zegarka w grze. Tak, jest to. Base'ów. Bo to ci liczy ludzi, którzy ci wbiegają do bazy na czujniku i wtedy jak wbiega więcej niż jedna lub trzy osoby, co ustawiasz, włącza ci się prąd dzięki temu licznikowi. Właśnie. Bo w środku licznika możemy ustalić wartość dla przejścia. Jeśli ustalimy tutaj dla przykładu liczbę 5, mamy ustalony licznik do pokazywania wartości rosnącej, nie dla przepływu prądu, jaki jest wchodzi do niego, tylko na wartość naliczania, liczb naliczanych. Ustalamy sobie 5 i teraz licznik musi do niego przyjść 5 razy napięcie do wejścia increment counter. 3, 4 i będzie wartość 5 teraz. I przy tej wartości ustalonej on przepuści przez siebie napięcie. Można właśnie to, jak powiedział Helku, wykorzystać do trap base'ów. Na przykład do naliczania sekund bądź też, też ludzi. Ale na przykład ustalamy, że licznik ma 5 razy nabić sekundę i wtedy drzwi się wszystkie zamkną, bo chcemy, żeby gość wchodzący do trap base'u, że tak powiem, poczuł, że wszystko jest ok, jest bezpiecznie i nic go nie zabije. A tu po 5. Ale to wtedy musisz mieć też zrobiony raz clock na time switchu. Tak. Dobrze. Przełącznik AND, czyli po angielsku switch AND, tak? Tak, AND switch. AND switch. AND switch działa na zasadzie takiej. Mamy dwa wejścia, jedno wyjście. Ten przełącznik zadziała tylko wtedy, jeśli obydwa wejścia input A oraz input B otrzymają napięcie. Jeśli damy napięcie tylko do input A, nie przepuści, nie zapoda energii dalej. Jeśli damy napięcie tylko do input B, też nie przepuści napięcia przez siebie. Jeśli damy napięcie do obydwu wejść, wtedy on się odblokowuje i przesyła energię dalej. Wykorzystujemy to do zwiększenia napięcia w jakiejś specyficznej linii prądu. Na przykład mamy, później będzie omawiany czujnik. Czujnik, który na wyjściu zapodaje tyle jednostek energii, ile wykrywa osób. Czyli na przykład chcemy, żeby czujnik włączał tureta, albo też robił jakieś inne rzeczy. Więc czujnik wykrywa jedną osobę, a do załączenia tureta potrzebujemy 10 jednostek minimum. I wtedy między czujnikiem a turetem wstawiamy tą bramkę. Do input A dajemy przesyłanie energii z czujnika, a do inputu B dajemy energię, wartość już tą do zasilenia tureta. Wartość wysyłana
na wyjściu będzie taka, jaka jest największa wartość dawana do jednego z wejść. Jeżeli tu mamy, będzie wchodziło 9, a tu będzie wchodziło 11, przełącznik da na wyjście 11. Bo ponieważ nie sumują się tutaj wejścia. Dalej. Mamy przełącznik czasowy, czyli time switch. Przełącznik czasowy. Timer. Przełącznik czasowy. No to jest jak już zwykły przełącznik, prawie. Ponieważ on pozostaje włączony przez daną ilość czasu, tyle ile sekund ustawicie tutaj. Damy 4 sekundy. I jeśli go włączymy, on przez 4 sekundy będzie przesyłał przez siebie energię na wyjście. Możemy też ustalić, wymusić jego włączenie za pomocą jakiegoś innego układu. Mamy tutaj wejście toggle on. I gdy do tego wejścia zapodamy energię, przełącznik się aktywuje i przez 4 sekundy zapodaje energię i się wyłącza wtedy. No i tu chciałbym dodać, że my tego nigdy nie robimy, bo to jest zbyt skomplikowane, ale przy pomocy timera i tego countera da się zrobić farmę idealną, czyli taką, która będzie podlewała taką ilością wody, jaka będzie idealna dla sadzonek. Ale to jest za dużo pitolenia się. Ale widziałem, że ludzie robili takie rzeczy. Na timerach da się zrobić bramy, że klikniesz guzik i ona się zamknie po jakimś czasie za tobą. Tak, że się automatycznie zamknie za tobą. To też jest w miarę fajne i przydałoby się może kiedyś nad tym pomyśleć, ale jest to duże roboty też. Druga sprawa, każda roślina ma... To bramy było fajne. Ilość wody, więc to się nie opłaca robić tego nawet. Ale wiesz, kiedy to było dobre? Jak Klow był bardziej, utrzymywał Klow bazy, i chodziło o to, żeby farmowa produkowała jak największą ilość klofa przy jak najmniejszym wkładzie pracy, to wtedy się to robiło, bo się tylko klofa sadziło. Tak, to musiał być Halka mamy. Nawóz, żeby to działało. No tak, no. Był nawóz, był. No, że nawóz musiałbyś wkładać, a większość ludzi i tak nie wkładało tego nawozu do nic. Dlatego po to jesteś ty, Halku. Wystarczy to... nasrać do tego i będzie dobrze. Nie, jak kiedyś konie więcej nawozu produkowały i się miało konie i produkowały. Da. Kontynuujemy, koniec z farmą. No dobra, koniec, nieważne. Okej. Dalej. Przełącznik OR, switch OR. Switch OR ma dwa wejścia, jedno wyjście. Switch OR działa wtedy, kiedy tylko jedno wejście. Tylko do jednego wejścia jest zapodawane napięcie. Jeśli damy napięcie do wejścia A, prześle energię bez problemu. Jeśli damy do wejścia B, również prześle przez siebie energię dalej bez problemu. Jest on bliźniaczo podobny do skrzynki łączącej, z tym, że switch OR nie sumuje wejść, nie dodaje ich. Jeśli mamy tutaj... damy tutaj dwie jednostki, na wyjściu da jedną, ponieważ jedną konsumuje dla samego siebie i tutaj damy, ile to jest, no liczba duża, to on bierze tą najwyższą liczbę i przesyła ją dalej. Nie, no trzeba po prostu pamiętać, że energia tutaj na tych dwóch wejściach nie sumuje się i nie przesyłana jest dalej. Gdzie wykorzystujemy, no jak chcemy jakieś dwa układy złączyć i na przykład z baterii i oraz z wiatraka, tak, do podukładu, który steruje turetami. Okej, okay, dalej. Przełącznik XOR, switch, XOR, switch. Przełącznik ten działa na zasadzie, kiedy tylko jedno wejście jest aktywne. Jeśli wejście B jest aktywne, on prześle przez siebie energię dalej. Jeśli natomiast zapodamy energię również do wejścia A,
ta bramka samoczynnie się blokuje i nie przesyła energii dalej. Jeśli odłączymy energię od wejścia B, energia jest zapodowana z wejścia A. Wykorzystujemy to przy na przykład automatycznym oświetleniu w dzień i w nocy. Na jakiej zasadzie, no może pokrótce powiem, bo to jest bardzo proste. Bierzemy sobie solar, stawiamy gdzieś na dachu i solar używamy jako taki czujnik, czyli że w dzień słońce daje nam energię i podłączamy solar do przełącznika XOR, czyli dawana jest energia do jednego z wejść i do drugiego wejścia dajemy energię z wiatraków bądź też z takiego źródła stałego, wiatraki bądź baterie bądź generator, i widzimy wtedy, że w dzień, kiedy jest dawana energia z wiatraków i z solara, ta bramka się blokuje i nie przesyła energii do naszych świateł, naszych lampek w bazie. Kiedy zapadnie już noc, solar nie daje energii, to wejście się odblokowuje i idzie wtedy już energia z baterii do naszych lampek. To działa bardzo podobnie jak bloker. Tak. Zbliżony to jest. Ale nie konsumuje energii przy tym, dlatego jest dobre do przedłużenia tras. My tego po to głównie używamy. Dokładnie. Gdy możecie używać tego do wydłużenia sobie... Dobra, dziwnie to już miało. Do rozciągnięcia linii napięcia. Dam tutaj dwie jednostki z brancha na wejście. Wchodzi dwie jednostki mocy i na wyjściu mamy też dwie jednostki mocy. To jest taki wyjątek, że ta bramka nie konsumuje sama dla siebie i żadnego prądu. No, podobne jest do blokera, tak. Tylko że bloker ma już zdefiniowane wejście, tak? Jest jedno wejście, blok pass-through, i kiedy tylko damy tutaj napięcie, ta komórka się powiedzmy zamyka, tak? I nie przesyła dalej prądu. A tutaj musimy mieć dwa wejścia aktywne. Dalej mamy już czujnik HBHF. No to już zapewne już trochę wiecie. Podłącz go pod baterię tego, ORA. Znaczy nie ORA, tylko tego co ostatnio teraz omawialiśmy. Pod baterię, od razu centralnie go podłącz. Z baterii? Do baterii? Tak, do baterii go podłącz od razu. Ale nie, że zasilanie, żeby pobierał prąd z baterii. Aha. Rozumiesz? I zobacz, ile pobór prądu na baterii. Jeden. Czyli pobiera prąd. Nie o to chodzi, że... Nie, bo to jest różnica, prąd pobierany z baterii, a prąd pobierany z obwodu. W raście to jest rozróżniane. I ten komponent pobiera ci z baterii jeden prądu. Ale jej nie zjada, tylko dalej przesyła też. No nie zjada, bo przedłużamy tym obwody. Nie, tak jakby nie spada ci napięcie o to jeden, więc nadal możesz tureta zasilić z tych 10. No te baterie to też są, do nich dojdziemy w ogóle. Mamy czujnik, później, teraz, który działa na wykrywanie graczy i na wejście minimum dwie jednostki musimy dawać, żeby był już, żeby dawał energię już na power out, ponieważ jedną energię konsumuje dla siebie. Jeśli damy jedną jednostkę, no to nie zacznie wysyłać informacji, tak? Za pomocą, nie musimy mieć kabla. Możemy w środku czujnika ustalać konkretnie, czy ma wykrywać osoby autoryzowane, czy ma wykrywać osoby tylko nieautoryzowane. No to już wedle już elektryka, który będzie się tym
bawił. Później mamy kontroler drzwi, door controller, tak? I kontroler, jak już sama nazwa wskazuje, służy do sterowania drzwiami. Wtedy, kiedy zapodamy do niego napięcie. Teraz podłączę go do... No, nie mam drzwi, kurwa, tutaj też jestem zajebisty. Ale chodzi o to, że gdy już postawimy go przy drzwiach, musimy odblokować code locka, otworzyć drzwi i wtedy mamy tutaj połącz z drzwiami. Połączy się z drzwiami najbliższymi i wtedy, kiedy damy tu napięcie na power in, drzwi się otworzą. Coś bym z tym pokombinował na next swipe. No, bramy, ja bramy automatycznie. Nie mówię, że wszystko, ale na przykład chociaż jakąś górę bazy czy coś, bo to jest tak uciążliwe, kurwa, do zamykania. Można by było na switcha podłączyć drzwi, ale to też jest twojej roboty, że jeden switch zamyka wszystkie drzwi w bazie. Nie, na switcha przykład, to musi być na czujnik osoby, która jest autoryzowana. Ale ktoś ci znajdzie tego sutacza, to ci całą bazę otworzy. Nie no, zabudować więcej. Zabudowuję go w ścianie i baga obok i tyle, no. To znaczy, jakby to był smart switch, to ktoś bez TCK ci tego nie otworzy, nie? No. Dokładnie, ale przecież żadnego switcha nie przy... A nie, sobie przełączysz, oprócz smarta, no. Jeśli nawet zdobędą TCK, to wezmą sobie takie... To było. To wezmą ci takie ciule, na przykład mały generator lub cokolwiek, co daje energię, podłączą do tego kontrolera i sobie drzwi będą otwierali. Nie będą musieli mieć switcha, ponieważ door controller jest już sparowany z drzwiami. Oni tylko... Trzeba je robić w środku lutrumu, te door controllery. Nie na zewnątrz. Nie, tak. Jak w środku. A kurwa, do lutrumów? Nie do lutrumów. To by było gdzieś na wejściach, tylko głównie, żeby... Ten... A po piętro całe, no. Nie wiem. Mówię, no nie wszystko, niekoniecznie wszystko, no ale jakieś tam górę, bo ta górę to tu w tej bazie jest tak uciążliwa zamknąć wszystko, że ja cię pierdolę, nie? No bo chociaż te bramy, jak chcemy mieć kilka warstworów, chociaż te bramy. Na bramy, no. To na, najbardziej na bramę wewnętrzną to tam zostawić, ale te wszystkie wewnętrzne bramy na te door controllery właśnie zrobić. No można na bramę by było... podłączyć, że przebiegasz przez jakiś punkt i się otwiera brama. Nawet by to było spoko na bramy. Żeby mieć pozamykane, pootwierane, a kliknąć i się wszystkie zamkną. Dobra, to jeszcze te kilka rzeczy nam zostało. Mała bateria, średnia bateria, duża bateria. No po angielsku to już small battery, medium battery i large. Mała bateria jest malutka oraz na wyjście daje 10 jednostek. Daje i pobiera 10 jednostek, czyli maksimum możemy dawać do niej 10 jednostek, więcej nie damy i na wyjście ma 10 jednostek, czyli no, niewiele. Czarny, tam była jeszcze taka zależność wysyłania energii z baterii do baterii szeregowo, że jak mamy baterie, dwie, i z jednej baterii... Równolegle będzie... chyba. Co? Równolegle chyba. Że coś, na root kombinerze na wyjściach? Nie, nie, nie. Z jednej baterii do drugiej baterii. I ta bateria, widzicie, tu ma 198, ale generalnie miała 200, tak? RWM, czyli Rust Watt Minutes. I... gdy te 200 jednostek zaczniemy wysyłać do drugiej baterii, to część tej energii przesyłanej będzie, że tak powiem, zniknie. No, efektywność jest 80%. Niby widzicie 100 jest wysyłane i 100 jest przesyłane. A 20% to, znika. Tak, 20% z tej energii zniknie. Czyli do tej... baterii nie wejdzie 200, czyli powinno być 400, tylko będzie 380. A czemu zniknie? No tak pobiera, tak, to jest taki... ten. A po co tak podpinać baterię w ogóle? Nigdy tak nie podpinałem baterii. Zwiększyć... żywotność, czas działania baterii. A no,
No ale to nigdy na to miejsca nie ma i tyle baterii nie mamy. No jeśli chcemy, żeby nasze turety działały przez 8 godzin. Plus. A nie 3 godziny duża bateria trzymała sama? 4 działa. No, a przypadkiem nie jest tak, przypadkiem Hytrus nie jest tak, że jak zamiast podpiąć 9 turetów do jednej baterii, podepniesz po 4, czy tam po 5 do obu, to czy i tak wydłużysz czas. Więc to jest to po prostu mniej turetów na baterię i to też nam wydłuży czas działania na ofie. Tak, no oni to naprawili, że... Ale jak ty masz... Sorry, że ci jeszcze przerwę, ale jak mamy te smarty, które zrobiłeś, znaczy te, Boże, te czujniki, które zrobiłeś teraz, to i tak nas na ofie nam nie jedną za bardzo, więc to i tak jesteśmy zabezpieczeni. A Hytrus, komentarz od Dead Beakera. To tak nie działa, nie łączą się z szeregowo baterie. Znaczy, to masz tak, że jeżeli teraz zrobisz z baterii outputa, na przykład do smarta i wyładuje ci się pierwsza bateria, to te turety będą się cały czas włączać i wyłączać, bo druga będzie ładować pierwszą, ale ona się rozładuje i tak będą nawzajem cały czas. Trochę przedłużysz żywotność. Nie przedłużysz. Tak wydaje, że to nie działa. Nie, bo zobacz. Pierwsza nie rozładuje. Nie, bo zobacz, będziesz miał zużycie 90 coś, tak? A jedna bateria nie ładuje drugiej baterii setką, tylko 80, bo jest 20 no tak. Poboru. Więc tylko, ten turet pełną, będzie się włączał i wyłączał ciągle. Tylko, że jak masz pełną, to przedłużasz troszeczkę ten czas żywotności tej baterii. Ciutkę, no to ciutkę, ale jak już się pierwsza wyładuje, to turety są bezużyteczne. To już jest dupa to. Jest na to metoda, że podłączasz na root combinerze, co nie? Czyli tym łączniku czerwonym. Dwie baterie pod jedną. Ale tak? Wtedy obie zużywają 100. Tak, zgadza się. Dlatego to się robi na ksorach. I nikt tego nie robi, żeby właśnie łączyć baterie ze sobą przez to. To jest nieopłacalne. Okej. Okay. To jeszcze... Jak chcecie mieć kilka baterii, to musicie zrobić tak. Okej, okay, to jeszcze różnica pomiędzy bateriami wytłumaczę. Mała bateria, średnia i duża. Jaka jest różnica? To, że mała bateria... Pojemność. Nie tylko. Mała, jak już mówiłem, ma maksimum na wyjście 10 i maksimum na wyjście 10 oraz jej maksymalny czas działania to jest 15 minut. Duża, raczej średnia. Na wejście ma 50 i na wyjście ma 50 jednostek. Czas działania to jest 2 godziny, tak? 2 godziny, dwie coś, no coś koło tego. Duża bateria na wejście 100 energii, na wyjście też 100. Czyli na przykład możemy pod tą baterię podłączyć 9 turetów, no bo jeszcze musimy dodać rozgałęźniki, które konsumują też energię. Tutaj 4 turety i tutaj jednego tureta. Z tym, że bezpośrednio podłączonego tutaj na wyjście output. I oraz jeśli chce się łączyć właśnie energię, jak już wspominali panowie, no to stosujecie skrzynkę łączącą, nic innego. Wtedy macie energię sumującą się z dwóch baterii i na wyjście macie 200. No, niestety jedna bateria jest rozładowana. Ale powinno być 200 za chwilę. No jest 200. Później będziemy, dla chętnych, będę pokazywał jakieś układy i wtedy zobaczycie, że są pewne takie rzeczy jak krótki obwód, gdzieś to miałem w swoich tam układach. To już nie chodzi, wiesz, po angielsku bardziej chodziło mi o te, wiesz, komponenty, żeby po angielsku było 3/4 osoba po angielsku komponenty, nie? No. Jak mu powiesz root combiner, to chłop nie będzie wiedział, o co chodzi. Dobra, okej. Okay. Z mojej strony to raczej wszystko na tą część, że tak powiem, wykładu. Jest jeszcze druga część, którą pomożecie mi zrobić mały układ z turetem logiczny, więc jeśli ktoś ma chęć, to może... Ja chcę. Ktoś chce zostać, no to proszę bardzo, a jeśli
Adek pozwoli, znaczy pozwoli, no. Chcecie, no to mam przecież wracać do swoich zajęć. Ja mam chyba... pytanie, a co z generatorem? Generator. Generator jest, z generatory są dwa. Z tym, że jeden jest testowy, właśnie ten, ale on jest tylko dostępny nie ma co mówić. Z pozycji konsoli tutaj. Nigdy inaczej już go nie zdobędziecie. No, w celach testowych służy. I jest mały generatorek, który jest na paliwo. Maksimum możecie dać do niego właśnie 500 jednostek i działa on przez okres 2 godzin. Nie wiem, nie pamiętam. Chyba 4. Z 500 paliwa. Ja też nie wiem. Wydaje mi się, że wie, 250 chyba pali. 250 na godzinę. Dobra. No może, mniejsze. I generatorek ma dwa wejścia i jedno wyjście. Wyjście power out, które daje 40 jednostek, gdy generatorek pracuje. Oraz mamy dwa wejścia, force start i force stop, czyli wymuś włączenie się generatora i force stop, czyli wymuś wyłączenie się generatora. Jak sobie tutaj pod force stop damy napięcie, generatorek się wyłączy. Gdy damy jakiekolwiek napięcie do force start, generatorek się włączy. No i 40 jednostek energii, no to wystarczy na 3 turety. Tak, na wipe'ie, chciałbym tu dodać, na wipe'ie, kiedy jeszcze Hytrus i rząd odgrali ze sztakiem i rozbijali nam turety, przy pomocy generatorów w bazie zrobiłem taki układ, który się włączał, jeżeli nie mieliśmy wiatraków, żeby nie mogli nam zrobić top-downa na dachu. Pod jedną baterię mieliśmy połączone 3 generatory, które dawały 120 energii, które włączały się w momencie, kiedy wiatrak zdychał na dachu. Także jest to dość użyteczne jako zastępcze źródło energii awaryjne, tak jak w rzeczywistości. No i dużo osób stosuje je w bazach, z tego co widziałem, właśnie awaryjne te zasilanie z tych generatorów w czasie ochrony. Czy ja usłyszałem penetratorów? Tak, penetratorów mam, bo głodnemu chleb na myśl. Ja tak słyszałem. Okej, jeśli jest coś, co powiedziałam niezrozumiałe, proszę tutaj... Wszystko.